zacznijmy sobie może właśnie od Oliwiera, chodzi o nas. Brakowało tam troszeczkę takiej rywalizacji, ale to też trochę wina nasza z Patrykiem, bo wam wklepaliśmy do głowy, że musicie tutaj myśleć bardzo o widzach i znowu byliście tak skrajni w tym, ale to dobrze, bo słuchacie się rad wszyscy i to było widać, i to było fajne, to nam się podobało, więc tak samo te słowa są, Oliwier, kierowane do ciebie. Ty też bardzo często byłeś taką postacią, która wypełniała te przestrzenie, ale właśnie o tym chyba, Patryk, ty byś mógł coś więcej tak powiedzieć, nie? Bo umiesz też przejąć inicjatywę i być tym jakby liderem, jak trzeba. Umiesz powiedzieć coś do kamery, wytłumaczyć widzowi, co się dzieje, więc nie grałeś tylko tej osoby z tyłu, ale też umiałeś być dobrą osobą z przodu, więc zapisałem sobie ciebie jako najbardziej jakby kompletną osobę pod względem kontentu. Fajnie, bardzo mi miło. I w ogóle wasza drużyna wzbudziła we mnie takie emocje, że ja wam faktycznie kibicowałam. Super mi się to po prostu oglądało i też właśnie w twoim przypadku uważam, że świetnie sobie radziłeś. Bardzo podobało mi się twoje zachowanie na skateparku, bo z jednej strony chciałeś zrobić content, z drugiej strony widać, że się bałeś, ale zadbałeś o to, że najpierw zrobiłeś kilka prób, później załatwiłeś sobie ten kask, czyli wiedziałeś, co robisz, dałeś taką trochę pewność, to często tak będzie wyglądać, że okej, chcemy coś zrobić, ale trzeba zadbać o jakie są następstwa. Zastanowić się ze dwa razy, nie? Więc zadbać o tą minimalną chociaż odpowiedzialność, więc no, wy byliście potężną grupą wczoraj, bardzo, bardzo mocni byliście. Więc Oliwier, o czym masz pamiętać? Żeby myśleć dwa razy. I? I żeby być jeszcze lepszy. Tak, i też w tym wszystkim, żeby być pokorny. Dokładnie tak. I jesteś bezpieczny. Dzisiaj serio, pamiętaj o tym, dobra? Dobrze. Dziękuję ślicznie. Gratulacje. Bardzo mi miło. Gratulacje, Oliwier.